Tak, jak... To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 165. Wybory na drodze do teraz. Rozmowa z włodkiem Markowiczem. Nazywam się Dominik menigiuszczyk. Pomagam intencjonalnie i skutecznie osiągać cele, wykorzystując talenty. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z gościem. Moim gościem jest Włodek Markowicz, którego poznałem 3 lata temu dzięki temu, że Włodek zaczął pracować w firmie Infact, z którym ja już od kilku lat też współpracuję. I oczywiście Włodka znałem wcześniej, w sensie nie znałem, znałem, go, oso nie znałem go osobiście. Znałem to, co tworzył, czy nagrywał, czy pisał. I, i zawsze mnie to intrygowało i, i z ciekawością oglądałem. Dlatego gdzieś tam po drodze powstał pomysł nagrania wspólnego odcinka. Trochę nam zeszło, żeby usiąść i nagrać, ale w końcu, w końcu nagraliśmy. I mnie zawsze, zawsze zwykle interesuje, jak osoba, z którą rozmawiam, jakie wybory podejmowała przez ileś tam lat, w jakich sytuacjach była, co robiła w danym momencie, że to sprawiło, że jest tu i teraz. Czyli jak od przeszłości do teraźniejszości, jaka jest ta droga. I właśnie przede wszystkim o tym rozmawiam z, z Włodkiem. Oczywiście w tle są talenty. I liczne, liczne dygresje. Tu szła nam bardzo fajna rozmowa, do której Was serdecznie zapraszam. Cześć Władek. No, witam Pana bardzo serdecznie Państwa również. Zaraz Cię proszę o przedstawienie się, natomiast chciałam powiedzieć taki disclaimer na początku. Po pierwsze, to ja się boję rozmowy z Tobą. Ale boisz się rozmowy ze mną, czy ogólnie się nie boisz? Ciebie nie. Rozmowy, no właśnie. rozmowy z Tobą nagrywanej. A, a wyrzekł, dlaczego? Nie. Okay. Bo ja nie wiem, kiedy ty żartujesz, a kiedy nie żartujesz. Ja się takich ludzi boję. Ja też nie wiem. Aha, że ty się taki ludzi no, trochę jak joker taki, nie, taki psychopata, że nie, nie, czy wyciągnie nóż, w pewnym tak, momencie Tak. Ja wiesz, nie wiem wtedy, czy reagować żartem, czy ty mówisz serio, czy, czy się zasmucić, czy rozweselić. To wolałbyś, żebym zaznaczał teraz, w trakcie tej rozmowy. Przez chwilę, no taka sobie zapisałem. Czy ja poprosić mogę. Włodka, żeby dał jakiś znak. Tylko, że słuchacz tego nie miał widzieć. A, to... że podniosę rękę, że to jest żart. Tak, albo na przykład, tak, na przykład przeczeszesz włosy, wiesz, z lewej na prawą. No to się dzieje mimowolnie, więc to może być zły znak, <laughs> jak z czapką w nic śmiesznego. Mhm. To zróbmy tak, że po prostu powiem, że, że to jest bardzo eksplicite żart. Dobrze. I drugą rzecz, którą się boję, a mówię o tym dlatego, że to jest taka moja metoda położenie na stole strachu i potem to już nie wyjdzie, no bo już powiedziałam o tym. Więc nie wiesz, nie boję się podświadomie, Wiem. bo powiedziałam o tym po ja początkowo. Tak, tak też zrobiłem z Moniką dzisiaj rano, jak jechaliśmy do pracy, powiedziałem i coś. No, ale nie będę mówić, co. Zapytam Moniki. Bo Monika jest niedaleko. Nie powiedz, nie powiedź, no dobrze. I to jest, to jest jedna rzecz, której się boję, a druga rzecz to jest, której się może nie boję, ale zastanawiałem się przed tą rozmową, jak to będzie wyglądało. Masz dużo głębszy taki background w, z popkulturą, z referencjami i tak dalej. I ja czasami cię tam gdzieś oglądam w sieci, nie? I, i mhm. widzę, że Ty masz to, słyszałeś, tam czytałeś, to widziałeś, tu rzucasz nazwiskiem, tu rzucasz jakimś konceptem. Ja tych referencji czasami nie łapię. I... Ale bez przesady. Myślę, że bardziej niż popkultura i ta część życia, to na przykład mnie ciekawi technologia. Tak mm -hmm. sobie myślę dzisiaj. No mieliśmy dzisiaj już tak. z rana rozmowę o technologii. Dobra, ale to porządkując. Kim jest Włodek? Kto? No ja ci powiedziałem właśnie, że, że Włodek jest... W kolejności e, priorytetowej mężem, ojcem, synem, bratem, youtuberem, nie, nie youtuberem. E, pracownikiem, e, w sensie pracuję w infakcie, i youtuberem. Przez, pryzma, przez e, infakcie poznaliśmy tak osobiście, że tak. Z... Tak, przez infakcie poznaliśmy? No pierwszy raz się zobaczyłem na wyjeździe integracyjnym na infakcie. A i, co, i co mnie pomyślałeś? jesteś taki schowany trochę. Tak, i to był pierwszy raz, kiedy cię poprosiłem o rozmowę w podcaście, powiedziałeś nie, a potem pomyślałem, że już w ogóle nie rozmawiać i nie pytałem cię przez dwa lata. To. to już prawie trzy będzie, we wrześniu to będzie trzy lata. To trzy lata, tak, tak. No ale jesteśmy. Jesteśmy, I tak. bardzo się cieszę i, i, i ciekawy jestem tej rozmowy też. Ja też. Ja też jestem ciekawy, ponieważ mnie interesuje droga, droga, droga ludzi i o tę drogę się będę dopytał. To masz chciałem skomentować jedną rzecz a propos tego, powiedziałeś, kim jesteś. Dla to, to zawsze jest ciekawe pytanie. Przez co się definiujemy? Dużo osób się definiuje przez pryzmat pracy w początku. I tak patrzyłem sobie przez te rzeczy, które się zdefiniowałeś, tak naprawdę każda z tych rzeczy jest tymczasowa. Bo może się zmienić, nie? I, I gdyby się nie definiowałeś przez takie rzeczy tymczasowe, to kim jest, kim jest Włodek? Bo zdefiniowałeś się przez rolę, nie? Przez rolę, które nie. pełnisz. Wiesz mm. <laughs> co, waham się teraz po prostu, bo to, co powiedziałem, to jest jakby takie najbardziej ludzkie z tej perspektywy, ja nie chcę, kurczę, w, tych, w, takim, w takiej rozmowie na te tematy wchodzić, ale myślę, że jakby jeszcze z takiej wysokiego C, takiego bardzo wysokiego C, z takiej perspektywy może trochę meta, to bym powiedział, że jestem człowiekiem, dzieckiem stwórcy, mhm. to tak. Okay. A potem oczywiście te role, w które świadomie w ogóle wszedłem, mm -hmm. bo, bo one już przyszły tam. Chociaż no nie wszystkie, no to, to nie mogłem świadomie nie wejść w rolę syna albo brata, nie? Ale w męża czy ojca to tak. No, w dorosłym wieku możesz świadomie wybierać, czy chcesz w tę rolę spełniać, czy nie yy, brata. A, w półświadomie myślę, bo po czasie się orientujemy, że nie wszystkie nasze decyzje były świadome. Tak. Yy. Jest, to jest ten, ten moment, kiedy zaczynają się otwierać dygresje. Ostatnio słucham wykładów Sama Harisa o, z Making Sense i on tam mocno jest taki gdzieś pogląd filozofii, który mówi o tym, że nie ma czegoś takiego wolna wola. O, Słyszałem, Karol mi opowiadał. Tak, mm -hmm. która zaczyna się od tego, że tak naprawdę wszystko co robimy zaczyna się od myśli, a my mm. nie wybieramy co myślimy, tylko te myśli przychodzą. Y nie? Tak, tak. No i tam jest wolna wola versus determinizm versus y fatalizm i tak dalej. Tak. Ale to może za chwileczkę, może za chwileczkę wejdziemy w te tereny. I jeszcze jest jeden element, y których cię poproszę o przedstawienie się, talenty. Bo słuchacze, słuchacze to interesują, więc jakie Pewnie. talenty ma Włodek? Włodek ma ta następujące talenty. W ogóle ja dwa razy zrobiłem talenty. Pierwszy raz samodzielnie, jakby gdzieś trafiłem na ten temat i sobie kupiłem książkę razem z Kodem i zrobiłem. I potem, po dwóch latach, dostałem takie info, że hej, jeśli była jakaś duża zmiana w twoim życiu, to warto powtórzyć. Ja sobie myślałem, kurde, była jednak duża zmiana w moim życiu, być może z mojej perspektywy taka jedna z ważniejszych, to zrobię jeszcze raz. No i obecne mam takie, że na pierwszym miejscu connectedness i poprzednio też miałem na pierwszym miejscu connectedness, więc mm. to się nie zmieniło. Czyli współzależność. Współzależność, czyli kropki. Mm -hmm. Łączenie kropek, kropek to jest tak. moja pasja, to jest <laughs> zawód mój wręcz. Na drugim mam learner, i również miałem tam wcześniej learner. Czyli lubię się uczyć, uczenie się. Mm -hmm. Trzecie, kontekst. Czwarte, belief, czyli pryncypialność. I piąte, intellect, czyli intelekt. Mm -hmm. to, są moje, to jest moja piątka. Ja ten intelekt teraz liczę bardzo w tej rozmowie. No właśnie, oby nie za bardzo. Bo, znaczy ja tak rozumiem ten intelekt, że lubię się zamknąć sobie i pomyśleć o czymś. Ale też osoby z tym talentem co się łączy bardzo ze współzależnością. Lubią łączyć różne rzeczy na takim głębszym mm -hmm. poziomie. Nie? Tu książka, tu rozmowa, tu artykuł, tu jakaś myśl. I z tego coś nowego wychodzi, po prostu pro Lubię pewnie może nawet bardzo, żeby się w tym też nie zagrzebać. Bo ma to swoje ciemne strony, jak wszyscy <grym> wiemy o talentach. Tak. tak. Więc tak. Dobrze. To mamy mamy przedstawienie się idąc dalej. Najczęściej to jesteś to ty jesteś ten, który przepytuje, prawda? Ty jesteś po tej drugiej stronie. Mm, Czy nie? Trochę tak. Tak się czuję y, często. Nawet jak prowadzimy wspólny program z Karolem Paciorkiem, lekko to też czasem mam wrażenie, że wchodzę w taką rolę, że jego przepytuję, żeby wyciągnąć coś ciekawego. W sensie, to się dzieje mimowolnie, ale też zauważyłem, to jest mi to nawet jako zarzut stawiane, że ja w tą rolę wchodzę, jak poznaję nowe osoby. Właśnie jak byliśmy ostatnio, siedzieliśmy w grupie tam sześciu facetów, to jak była osoba, z którą jeszcze nie widziałem, nie znałem, to jechałem takimi pytaniami, jak wiesz, 21 pytań odnośnie ciebie. Kim jesteś, co robisz, ile masz dzieci, w jakim wieku coś tam zrobiłeś i tak dalej. Nie wiem, po prostu może to jest jakiś sposób na oswojenie się z drugim człowiekiem, na poznanie go, na mm. nie wiem, opakowanie, na sprawdzenie, czy jest bezpieczny, czy niebezpieczny, mm. dla mnie jakoś może, tak. Jasne. Pamiętasz jakieś najlepsze pytanie, które to zadano? Takie, takie, które sprawiło, że. O, dobre pytanie. Mm. Nie pamiętam, ale jakieś takie pytania, które mi chodzą po głowie, jakby to, jakie by to mogły być, to właśnie coś w stylu, takie, wiesz, bardzo, właśnie meta. Typu, czego chcesz, czy na pewno tego, to, to, to w tę stronę myślę, żebym mm -hmm. szukał. Jakbym miał coś znaleźć, to w tę stronę bym szukał. Mm -hmm. Sens życia? Mój sens życia? Nie, pytania o sens życia. A sens też? życia? No nikt mi nie zadawał takich pytań, jaki jest mój sens życia, chyba I sobie sam musiałem zadać w pewnym mm -hmm. momencie. I właśnie nie zawód. Myślałem, że zawód kiedyś, że moim sensem życia będzie zawód, że jak sobie zrobię to, co sobie założyłem, to moje życie będzie w końcu dobre. No i się tam w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie jest to, że właśnie sam sobie to pytanie źle postawiłem kiedyś. Hmm. E, e, nawet nie wiedząc, że sobie je postawiłem. Pytam o to nieprzypadkowo, zresztą bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś kim jesteś już w kontekście nie tych ról, tylko ty, ty większe, tej większej odpowiedzi. Ja sam, będąc zupełnie innym paradygmacie, jeżeli chodzi o, o, o wiarę, niewiarę dalej. Mm -hmm. ja sobie definiuję siebie jako stoik, mm -hmm. ale tak naprawdę, że jestem w drodze, to, to jest dla mnie takie ja po, w drodze. poszukiwanie, tak. Bardzo. Myślę, że to jest taka meta-odpowiedź tak naprawdę, nie? W ogóle wszyscy jesteśmy w drodze. To ja nie znam nikogo, kto by nie był w drodze. Ostatnio czytałem bardzo fajną książkę, która mówi o tym, że tak naprawdę nasz mózg w każdym momencie się zmienia, nie? i to jest, My przez ten mózg postrzegamy rzeczywistość. Nasza rozmowa zmienia nasze mózgi, bo zapamiętujemy jakieś rzeczy, a przecież to jest na poziomie gdzieś tam połączeń między neuronami. Wow. To, to tak bardzo naukowo brzmi. Ale, ale dosłownie, nie? Formułujemy jakieś mhm. wspomnienia, które są zapisywane w mózgu. Zapisywane są na połączenia neuronowe, które się tworzą. Wiesz, Można powiedzieć, że zapisywane są w, w sercu. Na przykład, bo jeśli coś pamiętasz, to bardzo często pamiętasz nie konkretne sytuacje, tylko emocje, które ci wtedy towarzyszyły. I jakby potem pamiętasz kontekst, w którym te emocje następowały. No i teraz ja się nie znam, ale ja nie wiem, czy emocje są w mózgu też, pewnie są. Mhm. O, no dobra, no to w mózgu. Jest, jest świetna książka, Jak Powstają Emocje. Y ja robiłem sobie taki kurs gdzieś z University of Chicago o mózgu. Tak naprawdę tam w tym kursie było sprowadzane emocje do reakcji chemicznych pomiędzy synapsami i ak mm. ak akcjonami. Tak? Tak, tak. Że tam kationy, nawet było powiedziane, jakie kationy są przesyłane w których sytuacjach, jak to jest zapisywane. Z zamyśliłem się. Intellection. Intellection, tak. M miałem pytanie a propos tego, co myślałem. A, a propos kształtowania wspomnień. No, tak naprawdę, to, co zapamiętujemy, to nie jest taśma wideo. Nie? To jest gdzieś to się kojarzy z czymś innym, i przez to, przez to gdzieś się, tworzą się nowe wspomnienia. I jak później odczytujemy, to odczytujemy te skojarzenia, a nie, a nie wspomnienie. Jest, mhm. nawet, jest nawet takie bardzo fajne, fajne powiedzonko, że tak naprawdę za każdym razem, jak sobie coś przypominasz, to modyfikujesz to wspomnienie. Czy im masz wspomnienie, które dla ciebie cenniejsze, które częściej sobie przypominasz, A. tym bardziej je modyfikujesz. A myślałem, że jak sobie przypominam, to mogę jakby naruszyć to wspomnienie, że ono się wtedy może zmienić jakoś, czy coś A, takiego. Właśnie 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 je zmieniasz, nie? I tak naprawdę jest one bardzo różne od tego początkowego. Z, ten... z wspomnieniami to jest w ogóle dla mnie to ciekawy, ciekawy bardzo wątek tego, że my nie musimy koniecznie pamiętać prawdy. To jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, że gdzieś na TEDzie widziałem panią, która o tym opowiadała, że Pamięć jest bardzo niepewnym środkiem pozyskiwania informacji w takich jakichś sądowych sprawach. Jeśli się opiera dowód na tym, że ktoś w wieku 12 lat pamięta na pewno, że tak było, i potem jak sprawdzają, czy faktycznie tak było, to się okazuje, że tak nie było, a człowiek już całe życie żył w przekonaniu, że właśnie tak było. I. To jest w ogóle dla mnie ciekawe, nie? ile my nosimy w sobie rzeczy, które jesteśmy przekonani, że są prawdziwe, a nie są. Ja byłem bardzo długo przekonany, nawet w dorosłym wieku, że ja kiedyś widziałem Świętego Mikołaja, który wychodził przez okno. Wiesz, w sensie, że... postać. No, no normalną, normalnego Mikołaja, wiesz, ten czerwony taki jest, wiesz, na, na stówę pamiętam, że wychodził, w ogóle wszystko mam przed oczami, więc musi być, nie? Są takie badania, które wykorzystują tak zwany bubble events, takie wydarzenia, które są wspólne dla większej grupy osób, na przykład 9-11 w Stanach. Naukowcy uwielbiają takie rzeczy, ponieważ mogą przebadać większą grupę osób, co wtedy robili, bo jest taki jeden odnośnie, nie, co się wydarzyło, jak usłyszałeś o, o uderzeniu samolotów w World Trade Center. I były takie badania robione. Okazało się, i ono polegało na tym, że znaleziono tam 2000 ileś osób, poproszono ich, żeby na drugi dzień zapisali, co robili w momencie, kiedy usłyszeli, co robili godzinę po tym, jak usłyszeli, i co robili na drugi dzień po tym wydarzeniu. I to, to było w ciągu tam jednego dnia po tym wyda wydarzeniu. Potem po roku czasu poproszono ich, żeby opowiedzieli, co robili w ten dzień. Większość osób mówiła coś innego niż zapisało w, w zaraz po, po tych wydarzeniach, co więcej twierdziło że te po roku są prawdziwsze niż te zapisane, bo musieli być wtedy w szoku i, i, i zapisali nieprawdę w, w, okay. w tamtym momencie. Ja te wspomnienia tu nie, nie, nie bez kozery przywołuję. Swoją drogą y, lubię sprawdzać pochodzenia różnych powiedzonek. Wiesz, od czego pochodzi bez kozery? No właśnie to się na ten teraz to chyba <grym> troszkę zastanowiłem, jak to powiedziałeś, no, ale nie wiem. Jakaś gra karciana i, i to jest jakby bez atu, bez, bez, jakiegoś, bez jakiegoś karty, która daje przewagę, więc możesz zagrać bez kozery? Bez kozery, także. że nic ci to nie daje? Tak, tak. Tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra. Mm. E, więc e, chciałem Cię podpytać o wspomnienia. Robiłem sobie takie ćwiczenie ostatnio. Cofnąłem się do 2010 roku. Mm -hmm. Mamy. I dwa, 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 20, maj, 21. ...maj 2021, czyli 11 tak. lat temu. E, bo chciałem zobaczyć, co mnie doprowadziło do tego miejsca, gdzie jestem tu i teraz. I zobaczyłem sobie, jakie były takie kluczowe momenty przez te 10 lat. Które z momentu teraz wstecz uh -huh. wyglądały bardzo, bardzo racjonalnie. Nie? No uh -huh. tak, racjonalny sposób działania. Uh -huh. Ale jak byłem w tych momentach 10, 9, 8 lat temu, to w ogóle nie wyobrażałem sobie, że będę w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Nie? Więc chciałem cię zaprosić na takie podróże i zobaczyć się. 2010 rok. No to jest ja bardzo wyobrażam. <laughs> co, w sensie to, to, to... Co, co było, robił w 2010 <śmiech> roku? <śmiech> Właśnie, bo mamy tyk, ten przedział czasowy tylko do 2010, tak? Możemy poszerzyć, jakże też. No to poszerzmy go do 2006, chyba, albo piątego w każdym razie. No bo tak, bo y, ja definiuję w ogóle dwa takie kluczowe elementy w moim życiu. Hmm? Chyba, teraz jak o tym myślę, że one, to one, jakby się nie wydarzyły, no to moje życie by nie było takie, jak jest, a wiem, że jest takie, jakie ma być teraz. Mm -hmm. Czyli e, poznanie mojej e, obecnej małżonki, cię bardzo kochanie, serdecznie teraz, w liceum, nie? To jest jedno. Jakbyśmy się nie poznali, no to bym nie był z nią, a wiem, że mam z nią być. Znaczy, chcę z nią być. Bo jest, to jeszcze ty... kontekst, czyli 2005 to jest 19 to jest lat? Po, pierwsze, masz, czy... po pierwszej klasie liceum, A to jest chyba dobrze powiedziałeś. 16, 17 lat. Ja, tak, ja byłem w liceum 2004-2007, czyli po pierwszym roku byłby 2005 chyba. Mhm. A potem 2008, jest kolejny event. Jak byłem w Stanach, siedziałem, bo pojechałem do koleżanki mamy. Pozdrawiam ją serdecznie również. I plan był taki, że miałem pójść do pracy, coś porobić, ale jakoś nie bardzo mi się jakoś do tej pracy śpieszyło, albo potrafiłem ją znaleźć. I siedziałem po prostu tam na łóżku, tam i oglądałem podcasty wideo w tamtych czasach, produkowane online. Była taka telewizja internetowa, która się nazywała Revision 3, i tam był taki podcast, który się nazywał Dignation, i dwóch typów siedziało na sofie i gadali ze sobą, kręcąc jednocześnie samych siebie gadających ze sobą. Jeden z nich to był twórca serwisu dig.com, czyli polski, znaczy wykop, to była kopia diga, mhm. To, co dzisiaj znam jako wykop, to był właśnie dig.com, który już chyba nie istnieje. I mi się to tak podobało, w sensie, tak mi się, jakby z lampki zapaliły, że wow, to tak to, to jakby on może, to ja też mogę, bo ja nie mam żadnych znajomości w telewizji. Ja nie umiem tego specjalnie robić, ale pewnie dałoby się zacząć to robić. No i zacząłem to robić. I myślę, że. To są dwa te takie główne elementy, które gdzieś potem zaczęły definiować moje życie. Jasne. To ja bym chciał jeszcze zrobić zoom in, nie? Jesz jeszcze przezumać. No. Mamy 2008 rok, tak. znasz już Monikę od kilku lat. Tak. Masz ten pomysł, ta żaróweczka się pojawiła, tak. że ja mogę. A i jakie wybory po drodze podejmowałeś, które tak naprawdę doprowadziły że jesteś tu i teraz? No, rezygnacja ze studiów. Znaczy, nie taka totalna rezygnacja, bo przynajmniej dobiłem do licencjata i studiłem mm -hmm. już do magistrarki. Nie. Który to rok? 2010. Mm -hmm. 2010. Jesz jeszcze ci dam jeden kontekst. Bo ja mam taką tezę, że wybory, każdy wy wybór poszerza naszą pulę możliwości, a nie zawęża. No nie wiem, czy się zgodzę. Znaczy, Brak wyboru też jest wyborem, zacznijmy od tego. Tak, tak. Myślę, że wybór może ci zawęzić znacznie, w sensie jak zrobisz jakąś głupotę i ona ci udetnie albo spali masę mostów, to ci ograniczy wybory. Owszem, otwiera ci to zawsze jakieś nowe możliwości, tak. których wcześniej byś nie miał, ale no nie wiem. Ja definiuję sobie taką grupę bardzo nieliczną wyborów, które są bardzo ograniczające, nie ograniczające, ale takie, że są na zawsze, nie? Większość okay. wyborów otwiera i jest na chwilę, okay. a nie jest jak nie wiem, masz dziecko, nie? To mhm. jest wybór, który ciężko odkręcić potem. No, no tak, no, tak, tak mówią. Tak. I niewiele więcej wyborów, które są nie do odkręcenia, które są nieodwracalne. Mhm. Zauważam. Mówię oczywiście za swoich własnych doświadczenia. I dlatego cię zapraszam do tej podróży, bo dla mnie te wybory za każdym razem pokazywały mi nowe możliwości, a nie zawężały. Dlatego dlatego będę też o to dopytywał, nie. Czyli rezygnacja z kontynuacji studiów, masz licencjat, nie robisz tak. nie robisz magistra. Co ci dodało, co, co, co odebrało? Co no. mi to odebrało? I co dało? Yy, no więcej wolnego czasu, choć też nie ukrywajmy, nie zabierały mi te studia specjalnie dużo czasu. Na trzecim roku w szczególności chodziłem tylko na jedne ćwiczenia w ciągu tygodnia. Co studiowałeś? Studiowałem stosunki międzynarodowe na łeko w Krakowie mhm. i po prostu się prześlizgiwałem przez te studia, jak, 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 jak po pierwszym semestrze stwierdziłem, że mi się nie chce starać. W sensie miałem tam, no, pierwszy semestr chciałem mieć stypendium. Omsknęło mi się jakoś tam, nie wiem, było mi 4-4, ja miałem 4-3, czy coś takiego. Dobra, to już mi się nie chce. I no to to mi dało więcej czasu, myślę, że. Ale kurde, tych wyborów jest tyle, że ja nawet nie wiem gdzie zacząć. Powiedzmy człowieka współzależnością. No jak, jak zacząłem, no nie wiem, no zacząłem robić te rzeczy w internecie z Pawłem Nowakiem. Tego również serdecznie, Paweł, pozdrawiam cię. No to w pewnym momencie stwierdziłem, że gdzieś te, być może nasze drogi obierają różne kursy i zaczniemy coś z Karolem robić, Paciorkiem, to, to też był jakiś taki wpływowy moment dla nas. To jest ten, to jest ten mniej więcej ten sam czas? To jest 2010 też, no, 10-11, no, hmm. i to było trudne, bo nie zawsze była... Um, jakby zgoda między nami wtedy odnośnie tych różnych dróg. Mhm. Nie było łatwo się, jakby pójść w każdy swoją drogą. I to kumam w zupełności. Ja też się tam nie wiedziałem do końca, jak się zachowywać w takich dorosłych sytuacjach. I się myślałem, że ja zachowywałem w wielu sytuacjach. To, to znowu, żadając kontekst, miałeś 20 parę lat, nie? 21, hmm. 22, 22, no 22 i pamiętam, że persen brałem. <laughs> się strasznie stresowałem. Co to jest personal? To jest jakieś takie, wiesz, bez recepty na stres czy coś tak? takiego. No, okay. Jakiś tak pamiętam, miał takie. Neopersen to było w ogóle jakieś takie yy, kółeczka narysowane na opiekuńczy. Chyba teraz powinien dać jakiś disclaimer, nie? Ale nie, nie bierzcie tego czy coś takiego? To nie jest podcast medyczny, my nie udzielamy rad, nie bierzemy no, odpowiedzialności za. Wiadomo, nie bierzemy i produkty. nie bierzcie bez, bez konsultacji z lekarzem. No to to. I też. Już... Ja, ja ci będę zaczynał, nie? No to, to jest. Co to, to sprawiło, że jednak. Mówiąc o tym, że to są takie pierwsze, wiesz, dorosłe decyzje, które może miałeś, nie umiałeś podejmować, dalej sytuacja. to to sprawiło, że wybrałeś tego, a nie inaczej, W jakąś decyzję wtedy podjąłeś? jakieś jakiś Potrzeba wiesz co, samorealizacji może, tworzenia tego, co się czuje, że jest na jakimś, według mnie oczywiście odpowiednim poziomie, Hmm. Może jakiś taki mój właśnie wewnętrz, wewnętrzny wektor, który mi mówi, że musi być po mojemu. I, ja nie, hmm. I to oczywiście nie jest dobry zawsze wektor, bo uczę się cały czas pracować z innymi ludźmi, uczę się tego, że po mojemu nie zawsze jest najlepsze, ale jakbym miał, jakbym miał wiesz, się <grym> kierować tylko swoimi intuicjami, to zawsze po mojemu jest najlepsze. E, okay. Więc myślę, że z tego się dużo moich w ogóle decyzji bierze, że po mojemu hmm. to jest najlepszy w ogóle możliwy wybór. Okay. I to robienie po Twojemu sprawiło, że z kimś przestałeś pracować, a z tak. kim zacząłeś pracować? Myślę, że trochę tak. No. Okay. Czyli to był wybór osoby, która dawała ci tę przestrzeń? Tam była pomieszana sytuacja trochę, bo nie potrafi... ja w ogóle gdzieś tam też mam ciągnący się sam ze sobą wątek, że nie potrafię rozmawiać o problemach, tylko uciekam od nich. To znaczy, próbuję udawać, że jak się czegoś nie poruszy, to to przestanie być problemem, więc co czasami jest prawdą, ale rzadziej niż mo, częściej. Może, ale to też nie jest dobre podejście. W końcu w się okazuje, że, to, że ten problem cię dogania i ma więcej konsekwencji i konotacji niż jakbyś się z nim od razu zajął. I mm, nawet tutaj mam tak, że bardzo często, jak jest jakaś problematyczna sytuacja, to ja, pierwszy mój instynkt to jest: dobra, nie mamy czasu się takim piórdom zajmować, ucinamy. I idziemy dalej. W sensie, wiesz, ja bym ludzi zwalniał od razu, ja bym rezygnował ze współpracy z kimś, bo coś się nie układa i po prostu szanuję ludzi, którzy na przykład mają talent naprawianie, no nie? Albo rozwiązywania, nie wiem, czy jest to rozwiązywanie problemów, ale tacy, którzy nie skaczą od razu do kolejnej opcji, tylko po prostu zajmują się, jak ta taka zdaje się, że japońska sztuka, sklejania rozbitych wazonów, kintsugi. Nie? że Z złotem, nie? Łączy... Tak, że najpierw coś rozbijasz, tylko po to, żeby to potem skleić. To jest w ogóle ciekawa, ciekawa forma. Tak, a ciekawostka, mówisz o tej sztuce, kin mhm. kintsugi, nie? kintsugi, no nie? To jest niesamowite, jak czasami usmysłowiam sobie, w jaki sposób ja coś wiem, bo to jest coś, o czym opowiadała mi Ania, moja przyjaciółka. Na U? A nie, myślałem, nie, nie, że ta... nie, 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 nie ta Ania. Nie ta Ania, ta... Pozdrawiam, Pozdrawiam Anię. Pozdrawiam nie? Anię na U. Panie Aniu. Anię na U. I jakieś czas temu, nie? I słyszysz takie rzeczy i nie masz w ogóle pojęcia, do czego to do, do, przystosować, bo Ania mi opowiadała o jakiejś książce, która opowiada historię właśnie o tej sztuce. Tak. Już po nagraniu rozmowy z Włodkiem uzmysłowiłem sobie, że to nie Ania, a Klaudia mówiła mi o tej książce. Także przepraszam, Klaudia, że pomyliłem. Ania też mi podsuwała dużo fajnych książek, ale ta książkę akurat podsunęła Klaudia. I, i wtedy... Usłyszałem i tyle, nie? a teraz rozmawiam sobie z włotkiem i nagle pada sama nazwa, i jest to łączenie, połączenie. O, ja to znam. Czyli powinieneś poczytać książkę o tym. Albo częściej rozmawiać z ludźmi. Albo częściej. No tak, tak. A propos rozwiązywania problemów, ja kiedyś dużo się zaczytywałem o napoleonie. Lubiłem, lubiłem tę te, te część historii, i ponoć Napoleon robił takie coś, że jak przychodziły do niego listy, jakieś korespondencja, to on kazał zatrzymywać ją na trzy dni. Dopiero po trzech dniach ją sobie pokazywać. Bo okazywało się, że po trzech dniach większość tych problemów opisanych w tych listach już się samo rozwiązało. Okej, okay, czyli może jest coś jednak w mojej teorii. Tak, ale to nie było, zostaw problemy. Okej, okay. tylko, tylko daj nie, im rzu czas. nie rzucaj się od razu na nie, bo może czas da Ci więcej perspektywy, albo coś się pojawi więcej informacji, albo samo się rozwiąże. nie? Ale nie zostawię, to nie, nie, nie no to, jest. No to, że... to, to jest, jakby wiesz, każdy, jak się rodzi z jakimś takim zestawem cech charakterologicznych, to. Zawsze każdy ma nad czym pracować, nie? To hmm. ja na pewno to, co jest dla mnie impulsywne, a mógłbym nad tym pracować, to jest właśnie to skakanie od razu. Hmm. Czyli nie, nie, nie przychodzi mi łatwo podążać wcześniej obraną, stałą ścieżką. Bardzo łatwo mi skakać na boki, szukać, bo a może ten będzie ciekawiej. A może, a może to po co mi? Czemu idziemy ciągle tą samą drogą? Jakbyśmy poszli w lewo, to by było ciekawiej, nie? To... Polecam ci książkę, nazywa się Renesansowa Dusza, która właśnie mówi o ludziach, którzy takie coś mają, że dla nich stałość w jednym temacie to nie jest coś, co im służy, tylko lubią sobie zmieniać, skakać, sprawdzać. No, no tylko jakby. No, ja bym wolał, no czy nie wiem, czy bym wolał mieć tą stałość, tak sobie myślę. Bo zawsze wolisz mieć to, czego nie masz, nie? Tak, to przychodzi z, z pewną ceną. nie? Jak masz stałość, to i przychodzi taki moment, że potrzebujesz coś zmienić, to dla ciebie jest trudne, bo. Trzeba odpuścić. No to, czy... Wiesz, no to, to jest coś, czego się uczę teraz, pracując w zespole. Nie, że mm. mamy siedem osób w jednym zespole, z których ja mam tak, jak żebym skakał, a ktoś inny ma tak, że hej, mamy wcześniej założoną strategię, nie ruszajmy jej, więc po to są chyba zespoły, nie? żeby ludzie się mogli kontrolować nawzajem i nie było za bardzo takiego mm. jedno, jednostronnego a, kierunku. Albo żeby było z kim odbić myśli. Nie? Z... No to też, to no. jak najbardziej. Jasne. Kontrolować dla mnie brzmi, brzmi Będziemy kontrolować. No. A bo nie lubisz takich słów jak kontrolować, muszę, wolę być chcę i zamiast powinienem. Tak. Ale uważam, że to nie jest, nie że wolę, tylko uważam, że mi bardziej służy. A, nie nie, nie uznasz słowa wolę, tylko że coś mi bardziej służy. Ja nie wiem, ja, ja jeszcze, jeszcze nie mam zdania na ten temat. Dobrze. Jesteśmy w 2010 roku. Podjąłeś decyzję, A. że z kimś współpracujesz, z kimś nie współpracujesz. I jaka jest taka kolejna rzecz, gdzie podejmowałeś ważny dla ciebie wybór? Kolejna rzecz to było. 2015. Mm, 6 lat temu. Tak. Kiedy po skończeniu pierwszej serii lekostrzeniczego poczułem, że w ogóle bardzo się odnajduję, to może się posłużę teraz, bo u, u, u mojego kolegi Karola był na wywiadzie, znaczy na rozmowie, Lech Dyblik, taki aktor, jak opowiadał o osobie. To ja się też w jego słowach odnajdowałem, jak mówi, że on miał takie wrażenie, takie poczucie, że jego potencjał nie jest w 100% wykorzystywany. Jak to się dzieje, że on jest tak wyśmienitym aktorem, a nie są mu oferowane najlepsze role, tylko mm -hmm. zawsze jakieś drugoplanowe i tak dalej. To ja tak miałem po pierwszej serii Lekosolniczego, że jak to się. Ja jestem taki zdolny, taki mądry, a, a nikt o tym nie wie. Ja, wie, ja więc muszę teraz y, y, pokazać, jak to jestem zdolny. I. I zacząłem sobie tam swoje rzeczy robić wtedy. Y, tysiąc odcinków tam było, prawda? Tak, tak z niczego. wtedy było tak. Prze, przed chwilą powiedziałeś, że często zmieniasz, skaczesz. W tysiąc odcinków to wydaje się, kurno cholernie duża robota. To do, może jest do tak, że właśnie... Właśnie to jest ciekawe, bo może jest tak, że ja myślę, że mam tak z tym częstym skakaniem, a może w rzeczywistości tak nie mam. W sensie ja mam tak w niektórych tematach. Mam tak w, w ścieżkach myślowych, w sensie moje ścieżki myślowe bardzo skaczą, nie, nie umiem... Być zdyscyplinowany w myśleniu, ale znowuż są takie elementy życia, jak na przykład rodzina i małżeństwo, że dla mnie nigdy to nie było problemem, żeby wiedzieć, że ja mam być właśnie z jedną żoną. Mm. A, a mieliśmy takie rozmowy z Moniką, tak, jak to się dzieje, że ty ciągle tak lubisz zmieniać? Ja się boję, że wiesz, że nagle stwierdzisz, nie serio, to niejednokrotnie mieliśmy takie rozmowy już tam na początku małżeństwa. Ja się, że ty nagle nie stwierdzisz, że no nie, no, mnie to nudzi, nie. Mhm. Nie wiem czemu, no po prostu być może są obszary, na, w których wiem, że mogę sobie pozwolić na to takie, na te dygresje, a, a są obszary, które, no ale też żeby nie było tak różowo, to mówisz, że jak to się stało, że tysiąc odcinku nagraliśmy, no to tak w połowie to chciałem rezygnować, jakby wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze jakimś cudem się dobrze trzymam, bo zdarza mi się posłuchać innych ludzi niż samych siebie i dużo dobrych decyzji moich życiowych opierało się na tym, że nie słuchałem samego siebie, tylko ludzi dookoła, bliskich. To znowuż mam pytanie do tego, co powiedziałeś wcześniej, o tym 2010 roku, że my way, moja jakość i, i chcesz, wiesz, że potrzebujesz robić tak, żeby to było w taki sposób, jak ty, ty sobie to wyobrażasz. Tak. A teraz mówisz o tym, że słuchasz innych ludzi. Bo to w takich, słucham ludzi w takich granicznych sytuacjach, to z tym my way jest Właściwie tylko w takich sytuacjach technicznych, mhm. projektowych, a życiowe wybory, takie naprawdę definiujące ścieżkę na lata bądź całe życie, no to tu nie mam pewności. W sensie ja mam czasem taki mętli w głowie, że ja, że ja się staję swoim największym wrogiem, po prostu, i zaczynam atakować tak sam siebie. Że nie wiem, że to ja sam, siebie, sam sobie to robię, dopóki ktoś mi tego nie powie. W sensie, jak ja to komuś powiem, tak mówię, hej, uważam, że jest taki tak, i ja powinienem zrobić taki tak. I ktoś to słucha i myśli: stary, czemu ty sobie to robisz? I wtedy ten ktoś mi dopiero daje taką świeżą perspektywę. Ja to nazywam takim trochę odbiciem w lustrze. Nie? Masz, Maszkę. Tak. I te osoby ci pokazują siebie tak. w trochę w inny, w inny sposób. Dla mnie to jest w ogóle ciekawe. Patrząc przez na talentów, ale też tego, co mówisz o, o sobie, jak u mnie w moim życiu były takie decyzje, y, momenty kluczowe, to ja bardzo chcę zrozumieć, co sprawiało, że ja się tam znalazłem, i jak zadziałałem, żeby sprawdzić, czy ten sposób działania dla mnie jest ok, czy nie, i ewentualnie go zmienić w przyszłości, albo powtarzać. Nie? Gorsze momenty w moim życiu polegały na tym, że nie umiałem dostrzec swoich potrzeb, nie umiałem mówić o swoich emocjach, dotarłem do ściany i zamiast ewolucji spokojnego, po prostu robiłem rewolucję. nie? No to podobnie. I to jest, no to jest jed, jeden, jeden tryb. Uh, ale inny tryb jest też taki, że zaczynam się nudzić. Zaczynam robić coś powtarzalnego. I widzę, kurde, przez ostatnie dwa, trzy miesiące nie zrobiłem nic nowego. przez ostatni pół roku nie zrobiłem nic nowego, nie nauczyłem się. Po prostu wiesz. Ale widzisz, ale widzisz, nie musisz robić nic nowego. Kto powiedział, że musisz? Albo nie musisz się nauczyć czegoś nowego zawsze. Czemu tak, nie, nie muszę, ale czuję taką wewnętrzną potrzebę. A właśnie. Tak. No. A to jest wewnętrzna potrzeba, czy wewnętrzny przymus? Ale to nie, 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 nie chcę cię tutaj nie, wiecz, to jest, przepytywać. To jest dobre pytanie i to jest ten moment odwrócenia, kiedy tak. mój gość zadaje pytania. Tak. Nie bój się zaraz się do tego, <noise> Zaraz odbiję to, to pytanie. Wiesz co, miałem kilka momentów w takim życiu, gdzie przedłużyłem ten moment, kiedy nie było nic nowego i na podstawie tych doświadczeń wiem, że to nie jest dla mnie dobre. Okay. Bo się męczę, bo się wypalam, bo się stresuję, bo, bo jest mi ciężej z radością podejść do dnia, i tak dalej. Więc czy to nazwiesz potrzebą, czy przymusem, czy znajomością siebie, czy tego, jak działasz, myślisz, że to jest wtórne. Ważne, żeby zrozumieć, jak to działa w przeszłości, żeby umieć obserwować ten proces przyszłości, żeby zobaczyć pierwsze jego oznaki. Dla mnie to jest ważne. Nie? Mhm. Więc na podstawie tego, co mi do tej pory powiedziałeś o swoich tych wyborach. Czy coś zmieniłeś w, w teraz? Nie, Na przykład, nie wiem, coś bardziej uważnie obserwujesz, albo sprawdzasz, albo przy kolejnych wyborach myślisz, okej, okay, już byłem w takim miejscu, widziałem to coś, to co mogę zrobić inaczej? No, na pewno. I to nie jest łatwe, żeby nie było. Bo to jakby to, że wiesz, że powinieneś robić inaczej, nie od razu znaczy, że będziesz to z łatwością robił. Tak mi się, przynajmniej w moim przypadku, ja to tak odczuwam, że na przykład staram się częściej, pewnie też nie zawsze, Mówić o tym, o czym nie chcę mówić. Właśnie. Czyli jeśli są jakieś takie hydry, które chcą wyłonić swoją głowę z nadpowierzchni, to ja bym najchętniej je tam schował i niech się tam tlą, ale wiedząc do czego doprowadziło mnie to w przeszłości, wyciągam je. Hmm? I na przykład strasznie się boję o czymś pogadać. Zdajmy na to z Karolem, nie? Mam jakiś wątek, który chcę poruszyć, bo nie wiem, coś mi nie pasuje, coś bym chciał zmienić, coś tam wymaga klaryfikacji, ale boję się o to zapytać i stwierdzam, dobra, stary, masz już ponad 30 lat, jesteś facetem, masz żonę i dziecko. Nie ma, nie ma, że się boję. Więc poruszam ten wątek, gadamy i okazuje się, że ten wątek w ogóle nie był wart jednej setnej tego, co ja mu poświęciłem na te wszystkie lęki i nie lęki. Po prostu już się przegadało, nie? Hmm. więc zastanawiam to, to ja pierdzielę, to z czego się biorą... Z czego się bierze to moje przeczucie, że to jest tak duże w ogóle, że to będzie jakimś problemem? Mm. Nie wiem, stary, nie wiem. Mówiąc językiem talentów, czasami ciemne strony talentu, współzależność i intelekt. Mówiąc A. talentem, mówiąc językiem życiowym, z doświadczeń i ze sposobu, który dla ciebie działa. Nie? Mm -hmm. Mamy jakieś automatyzmy, które, w które wchodzimy. Dla mnie, ja bardzo to czuję to, co mówisz. Dla mnie, jak jest jakaś trudna sytuacja, to w mojej głowie tworzą się takie scenariusze. No. I tak katastroficzne, że czasami no, niemal że cały świat się zawali, jakbym coś zrobił. I to jest co, współzależność? Dla mnie z intelektu, nie? Z, A, okay. z łatwości generowania łączenia wątków. W ja, w ogóle, wiesz, ja w ogóle sobie drzewka algorytmu buduję, że jeśli ja powiem to, ktoś odpowie to, więc ja odpowiem na to to. Masz różne scenariusze z różnymi algorytmami na każdą sytuację, i ja tak muszę wiedzieć, że zanim to poruszę, to mam rozpracowane kilka scenariuszy, żeby się odnaleźć w nich. Nie? Tak. Wiesz, to są też mechanizmy psychologiczne. Nam się wydaje, że czytamy tak. w myślach ludzi, nie? Bo też. Nie, nie umiemy czytać myśli ludzi. Niestety. Kojarzysz taki film z Mel Gibsonem? Uh, What do Women uh, Think? Uh, czekaj, co kobiety myślą? Miał przez chwilę możliwość czytania w, w myślach kobiet. Znaczy nie, no tak naprawdę to ja bym nie chciał czytać ludziom. myślał, bo bym sobie strzelił w głowę. A było pokazane bo... to w, 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 ciemny, w ciemny sposób, nie? Weź, weź, jak sobie pomyślał o tych wszystkich rzeczach, które... Które myśli... sobie, sobie nawzajem nie mówimy. <laughs> Och! Które ty myślisz teraz o mnie, Och, to już bym się nie chciał nie z nikim kumplować. No. Nie, nie, aczkolwiek nie. Moja Monika nie ma takich głupich myśli, myślę. Myślisz. Jestem prawie przekonany, że nie siedzi i tak nie myśli, a jak to, jak tam to, to. Ja bym chciał kiedy czasami wiedzieć, co mój pies myśli. Jak, jak, jak postrzega świat? Tak z... No jak? No zabawa, nie zabawa, piłeczka. Ale myślałeś kiedyś na przykład, jak pies postrzega czas? Jak wychodzisz na 5 minut, no. a na 2 godziny, czy to jest dla psa różnica? Nie, czy nie? Ja nie mam dość dużego doświadczenia, ani takiego, wiesz, nawet intuicyjnego zrozumienia psów. No. Ale to jest. To jest... Ona, mam mam słóczkę. Tak samo się cieszę, jak wracam po pięciu minutach, jak i po, po dwóch godzinach. No to dziwne. To faktycznie dziwne. Dzieci tak nie mają, nie? Myślę, że dla dzieci faktycznie musi upłynąć dzień, dwa, żeby odczuły, że kogoś nie ma. Na pewnym etapie. Do pewnego tak. momentu tak. Yy, dla nich czas jest. A nie może. Się, nie? Okay. Wracamy do ścieżki. 2015 rok. Koniec pierwszej serii lekkostronniczych. Co dalej? Jakie są ważne wybory, które. Pamiętasz, które wpływały na to, gdzie jesteś tu i teraz? No to to, co powiedziałem, tam z tym, z tą potrzebą robienia czegoś samemu. Mm -hmm. Myślę, że i też nie demonizowałbym tego okresu jakoś za bardzo, bo pewnie było mi to potrzebne, żeby samego siebie jakoś tam przetestować, nie? Mm. No ale mnie to spaliło mocno, bo w sumie no nie wiem jeszcze czemu, więc przestałem to robić. I potem jakoś nie, nie potrafiłem w ogóle sobie poukładać życia w takim sensie finansowym, że nie, nie wiedziałem, jak mam zarabiać na życie. I pojawiła się wtedy mniej, mniej więcej no, po trzech latach od tej przerwy z czym Właśnie propozycja pracy w infakcie. Hmm. Więc jestem w infakcie od trzech lat prawie. To dla ciebie było łatwe początki? Bo mówisz no. pracę samemu. Wchodzić do zespołu. No, to... I fakt że miał około 40-50 około osób, nie? Yy, jako firma. No, nie było to łatwe na pewno. To był myślę najtrudniejszy moment w ogóle mojego życia. Hmm. Też oczywiście nie wiesz, nie chciałbym robić z tego jakiegoś niesamowitego. Kurde, goś zaczął pracować strasznie. No, po prostu było mi ciężko. jakby, na nie... Może nie dodając do tego nic, ani nie ujmując temu nic, po prostu było mi ciężko. Ja, wiesz, ja to rozumiem, abstrahując zupełnie od yy, swoich przekonań dalej. Jak robisz to samemu i nagle masz tak. rozmawiać z innymi ludźmi, to to jest trudne. Znaczy, nie... to nawet nie chodzi o to, że z innymi ludźmi. Ja lubię pracować z ludźmi, nawet jak sobie o tym pomyślę, tylko mm, ja tam miałem największy kłopot z, z poczuciem własnej wartości po prostu. To bardzo jakoś krzyżowało szyki i utrudniało jakiekolwiek takie zwykłe działanie, nie? To jest bardziej korelacja czasowa, nie? że to nie jest z powodu bycia w infakcie? Nie, I nie, nie. Nie, nie, to fakt bardzo pomógł na to, mhm. bardzo. Ale to był wynik tego, że tam, wiesz, no miałem jakieś już porażki na swoim koncie, takie większe i też sporo czasu przesiedziałem w domu, a to nie jest też chyba zdrowe, z punktu takiego widzenia psychologicznego dla człowieka. Mówimy to po roku w, w kwarantannie i lockdownach. A to nie no, to w kwarantannie to jest łatwiej, bo już kontakt z ludźmi jakiś tam miałem, nie, Wcześniej. więc... Okay. Na podstawie tego, co się nauczyłeś? Jaka największa lekcja? Gdybyś miał teraz jakąś ważną decyzję podjąć, to co byś inaczej robił w kontekście podjęcia decyzji? Z całego swojego mm. życia wcześniej? Mm -hmm. Co bym zrobił inaczej? Jak inaczej byś podchodził do, do podejmowania decyzji, nie? Co byś brał pod uwagę? Czy byś nie brał pod uwagę? Szybciej, wolniej? Odważniej? Mniej odważniej? Więcej bym z ludźmi rozmawiał. Znaczy, to nadal się tego uczę po prostu. Mniej bym polegał tylko na własnych przemyśleniach. Tylko hmm. bym więcej konsultował. Ostatecznie zawsze sobie te decyzje podejmę sam, hmm. ale więcej bym popytał po prostu ludzi, co o tym myślą, i to mi chyba by najwięcej pomogło. Hmm. Żeby nie, nie nosić wszystkiego samemu. Jasne. A, a skąd ty ludzi wziąć? Skąd ty ludzi no, To muszą być osoby bliskie, bo jak, jak będziesz pytał kogoś, kto albo cię nie zna, albo nie wiesz, czy chce dla ciebie najlepiej, to nie będzie. Pewne źródło informacji, więc mam tu właściwie takie wiesz, no. Okrojone pole do wyboru, ale jest dość. To, to, to mam pytanie o jedną decyzję, którą teraz podejmujesz. I teraz to jest coś, co w naszym prywatnym rozmowę, więc jak powiesz, że nie chcesz tego wykorzystywać, to mm -hmm. powiedz. Myślę, że po powrocie do Roplic. Do... Mm -hmm. Mieszkasz teraz w Krakowie. Tak. I. Wracasz do miejscowości rodzinnej. To jest mi miejscowość rodzinna, tak? Tak jest plan. Mhm. Jeszcze się nie zaczęliśmy budować, ale mhm. mam nadzieję, że zaczniemy od początku roku. Jak? Dla, dlaczego? Bo lubię to miasto. Ja się tam wychowałem, rozumiem rytm tego miasta. Czuję się tam jak w domu. Nie boję się tego miasta. A w Krakowie nie zawsze tak mam. To nie jest oczywiście różnica pokroju 1 i minus jeden. Bo w Krakowie też jest ok, aczkolwiek zawsze się tu czułem jak trochę jak gość, no bo się tu nie wychowywałem, hmm. Hmm. przyjechałem na studia i zacząłem coś działać, więc się tu po prostu wynajmowało zawsze mieszkanie, widzisz, Też przez to, że zawsze wynajmowałem, no to też pewnie nigdy nie traktowałem tych mieszkań w Krakowie na stałe. No i ja się chyba też nie jakoś specjalnie odnajduję w tak dużym miejscu. Nie? Mm. Bardzo mi się podoba to, że yy, wiesz, w Robczycach masz, kurde, mechanika 200 metrów od domu, sklep zaraz pod domem. Wszyscy wszystkich znają, jak trzeba coś załatwić. Nie mówię, że to jest jakieś super, najlepsze, ale <grym> uważam, że to jest, uważam, że to jest fajne, że wiesz, trzeba coś załatwić, to mówisz, a ja znam tego, ten zna tego i tak dalej. Wszystko się da, nie? Jakoś takie jest prostsze to. I chciałbym, żeby moje dzieci dorastały w tym mieście też po prostu. Okay. Na początku rozmawiałeś o wspomnieniach, jak się, jak się tworzą wspomnienia. Kiedy ostatni raz dłużej mieszkałeś w Robczycach? Na pan, W pandemii, właśnie. W pandemii, tak? Tak. To, to, to to się... to był taki test? To był... Nie, nie planowaliśmy w ogóle, tylko zauważyliśmy, że siedzimy tam długo. I jakoś tak nagle ten pomysł wrócił, bo my chcieliśmy już wcześniej mieszkać w Robczycach, tylko sobie nie, dobra, zostawmy ten pomysł, bo i gdzie będziemy dojeżdżać? Nie będzie nam się chciało tu ciągle dojeżdżać. A już siedzimy na tej pandemii niektórych miesiąc i tak ty to jest to jest fajnie się tu siedzi, fajnie się tu mieszka, dobrze się tu czuje. To jednak spróbujmy. To jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, bo ja sam pochodzę z mojej miejscowości, z Bochni. Mm -hmm. Nie wiem, czy Bochnia rocz, większa. jest coraz większa niż Rupczycy. Tak, są mamy 15, bo A, Bochnia 40. Jasne. Nie mieszkam w Bochni od 2012 roku. I cały czas powtarzam, ja nie chcę wrócić do Bochni, bo jest kilka powodów, nie? Mindset, wszyscy właśnie się znają tak dalej. I jak usłyszałem o Tobie, że Ty się przeprowadzasz, to myślałem, OK, czy ja nie podmuję decyzji na podstawie wspomnień z momentu, kiedy byłem zupełnie innym człowiekiem? Uh -huh. I czy ja zweryfikowałem te, te, te wspomnienia? To, to jest dla mnie, dla mnie, dla mnie ciekawe. Znaczy ja co długo my... miałem tak, że ja bym sobie nie wyobrażał życia w tak Właściwie do tam dwa lata wcześniej to bym tak stwierdził, że gdzie ja w Robczycach? Wiesz, nie po to wyjeżdżałem z mojego miasta, jak król, yy, do dużego, żeby teraz znowu wracać. Mhm. Pewnie podejrzewam, że priorytety się tam z czasem pozmieniały, dzieci, inne rzeczy mnie już pewnie teraz trochę rajcują. I... no i to, no. Plus jakieś takie też, myślę, wewnętrzne pogodzenie się z przeszłością, że ja chyba trochę uciekałem z tych robczyzn przed czymś, a, a teraz już może mniej, nie wiem. Mhm. Cały ten temat w ogóle tej drogi i tak Dla mnie to jest też wiąże z kilkoma rzeczami, które ostatnio czytałem. Adam Grant napisał bardzo fajną książkę Thing Again. O takiej weryfikacji, weryfikacji tego, co wiemy, przekonań. Bardzo fajny cytat jest, że bardzo mało osób używa Windowsa 95, ale. Bardzo wiele osób ma jeszcze przekonania zbudowane w 1995 roku, okay. z których, których nie zweryfikowało, nie? nie? Wiadomo. Korzystamy z nowego systemu operacyjnego, ale nie aktualizujemy naszego systemu operacyjnego. I dla mnie takie rozmowy właśnie są, służą temu, żeby, żeby aktualizować te wiedzy, nie? tak Konkretnie. Okay, to okay. Jak, jak mogę zweryfikować? Stąd to druga. Dobra, z, zmiana trochę tematu, bo jako twórca, jako osoba, która jest kreatywna, mam na ciebie parę pytań. A jak zaczynasz robić, zajmować czymś, w czym nie jesteś ekspertem, to jak, jak zaczynasz, Jak zaczynasz poznawać ten, ten, ten obszar? Co robisz, żeby nauczyć się poznać, zdobyć wiedzę? Na poziomie, na poziomie wiedzy, ale też zrozumienia danego tematu, nie? Jak? Jak, jak, jak z tego podchodzisz? No, znaczy też nie, nie, nie myślę, że nie, nie jestem jakimś. Yy... Ekspertem w takim szybkim poznawaniu nowych tematów, ale raczej gdybym miał więcej samodyscypliny, to pewnie byłoby dużo lepiej, ale raczej mam łatwość w przyswajaniu nowych rzeczy. Ogólnie lubię poznawać rzeczy, których jeszcze nie umiem. Mhm. Myślę, że po prostu powiedziałem to teraz tak defensywnie, bo wydaje mi się, że brakowałoby mi na przykład samodyscypliny, żeby się nauczyć nowego języka dzisiaj. Nie chciałoby mi się trochę, musiałbym mieć jakąś, nie wiem skąd płynącą motywację do tego, żeby, żeby się w kilka lat na przykład nauczyć jakiegoś języka, ale nie wiem jak. Jeśli mówimy o jakichś takich rzeczach zawodowych, no dzisiaj czego się uczę, no to pewnie się Google że uczę z internetu, z YouTube'a, z Google'a, jak, jak coś potrzebuję. Albo pytam ludzi, w sensie, nie wiem, jak teraz sobie pisałem apkę ten do Sterowania telewizorem na Apple Watcha, mm -hmm. która wygasła, bo x na 7 dni wysyła apkę, to no to nie wiem, to jest, jest tak overflow i pytanie ludzi, nie? Takie rzeczy to pewnie tak jak wszyscy. Okej, okay. szukam jednego rzeczy a propos, a propos języków, bo chciałbym e, coś e, pokazać. Jest jedna, jedna rzecz, którą ostatnio zobaczyłem, która totalnie mnie zau zauroczyła. Nie czekaj, że takiego gościa jak Nathaniel Drew z YouTube'a? E, chyba mi opowiadałeś o nim. A tak, gościu jest, podróżuje sobie po świecie, mhm. obecnie mieszka we Francji, ale generalnie ma, uczy się języka przez total immersion, nie, zanurzenie. I jest wspaniały odcinek, który jest mega wzruszający, kiedy rozmawia ze swoją babcią, poliglotką, mhm. i w czasie jednej rozmowy używają chyba siedmiu czy ośmiu języków, przełączając się, okay. przełączają między językami. Podszedł ci potem link też oczywiście słuchaczom. No, Daniel Drew. Bo, tak, podszedł też słuchaczom. Tam jest pokazana, a propos jak to jest totalna dygresja. Ta babcia mówi o tym, że ona ma trochę inne osobowości, mówiąc w różnych językach. Że jest, tak, że, że jest trochę, trochę, tak. trochę inaczej rozmawia, trochę innowacie. w to bardzo. No. Wierzę w to bardzo. Kiedyś mieliśmy właśnie nawet taki temat. Poruszaliśmy w naszym programie lekko stronniczym, że język wpływa na sposób w ogóle budowania myśli, na charakter, na emocje, jakie się z tym wiążą. Hmm. Uważam to za w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, że ten, ten język, którym my się posługujemy do budowania i formułowania naszych myśli, mocno wpływa na to, co hmm. jesteśmy. To jest niesamowicie ciekawe hmm. dla mnie. Słyszałeś te o tych badaniach, które pokazują, że w zależności od grupy językowej wcześniej lub później ludzie oszczędzają na emeryturę? Nie. Są języki, które mają bardzo daleko od siebie czas teraźniejszy i przyszły. Okay. I są języki, które mają bardzo blisko. Na przykład okay. nie chyba, fiński, chiński mają blisko, angielski jest bardzo osobny. nie? Tak. I'll do something now, I'll do something in a jeżeli, jeżeli te są te języki, gdzie mają to blisko, to w tych grupach językowych ludzie zaczynają wcześniej oszczędzać, bo to dla nich jest bardzo namacalne, że ta przyszłość jest już tu i teraz. Wcześniej więcej oszczędzają na emeryturę, niż yy, ludzie z grup językowych, które tę te teraźniejszość i przyszłość rozróżniają bardzo wyraźnie. Okej. Okay. Swoją drogą, przedtem trochę się ze mnie śmiałeś, że wiesz, mówię, muszę, nie, nie mogę i tak, tak dalej. Powinienem. To jest ten sam, ten sam koncept, nie? Język, którego używasz, wpływa na, na, twoje, na twoje myślenie. Ale to też, no nie wiem, jak te badania były robione, ale też pewnie można by to powiązać z tym, jaka jest kultura dominująca w jakimś kraju, w sensie czy ona też faktycznie wiąże się z językiem, czy z czego to wynika. Bo przecież nie wiem, ja dużo słyszę o tym, że żyjemy w takiej kulturze tymczasowości, właśnie że się wymienia rzeczy bardzo szybko, zamiast naprawiać na przykład, mhm. albo się szybko nudzimy czymś, albo to, że nasz, nie wiem jak się no po polsku, attention span. Noszą, Uwaga, no, tak. Umiejętność skoncentrowania mm -hmm. uwagi na jakiejś jednej rzeczy jest coraz krótsza, i dlatego nasze te serwisy tak nam serwują. wiesz, te TikToki, Instagramy, -i, żebyś mógł jak najszybciej przejść do kolejnej rzeczy. Są badania, które pokazują, że to jest odwrotnie, że ten attention span się skraca, ponieważ korzystamy z tych narzędzi. Aha, czyli to narzędzia to przez, przez, przez te serwisy tak się dzieje. Dzieci jest są badania na dzieciach młodzieży, które jeżeli korzystają dużo z tych, z tych serwisów, to mają krótszy attention span. Okej, okay, dobra, w tę stronę. No. No to serwisy są złe w takim razie. Trzeba je zamknąć. To jest ten moment, kiedy zaczyna... Nie będziemy że... naprawiać. Od razu, od razu wycinamy. To też jest dla mnie ciekawy temat. Ja na przykład nie lubię za bardzo Facebooka, mm -hmm. ale mam tam grupę, gdzie jest bardzo żywa dyskusja i teraz... Co z nią zrobić? Czy znaczy, możesz używać Facebooka tylko dla tej grupy, nie? No tak, ale jak jesteś na Facebooku, to ciężko, no ciężko. Nie, nie kliknąć gdzieś na zgadzam dalej, Zgadzam się, zgadzam Bo się. Bo jest tak zbudowany. Tak. Dlatego ja w swojej wizycie mam pisarze, że za 2-3 lata chciałbym prowadzić biznes bez social media. Znaczy, ja też nie używam Facebooka jakoś nadmiernie, ale trudno mi sobie wyobrazić trochę życie bez Facebooka. W sensie jakoś tak się stało, to dla mnie częścią przestrzeni, w jakiej się poruszamy i żyjemy, że też nie wiem, jakby to. Wiem, że ludzie, są ludzie, którzy nie mają Facebooka, i w sumie ciekawe to jest dla mnie, jak to, się, jak to, się, jak to działa. Wiesz, Zaczynałeś opowiadać o swoich wyborach od 2004-2005 tak, roku, nie? Tak. No to nie było. Nie było Facebooka. Wiem, ale jak już jest i wszyscy mają, to trudno sobie z powrotem wyobrazić, jak to było, jak nie było. Hmm. Jak Jakbyś podsumował, do czego używasz Facebooka? No to potem można powiedzieć, OK, mam listę rzeczy, po co jest. Czego, jak korzystam z Facebooka teraz, nie? To masz jedną hmm. możliwość sobie stworzenia listy, OK, to co mogę zrobić w inny sposób, żeby zaspokoić te rzeczy? Ewentualnie stwierdzić, że ich nie potrzebuję. To jest ten sposób myślenia, nie? No, głównie dla Messengera, że nie wiem, czy wtedy nie muszę mieć Facebooka, mogę mieć samego Messengera Aha. chyba. Możesz? No tak. i do fanpage'a infaktu. Czyli do praca? Tak. Czasem do konta reklamowego e, infaktu. To też się by nie zmieniało? Z I do grupki procesu. Karola na Facebooku i Ponderabilia, to, uh -huh. to tam, tam też czasem chodzę. No i tyle. Okay. No i teraz wiesz, decyzja, nie wybór, czy z tego no, skorzystać, mógłbym nie? Mógłbym pewnie to jakoś tak okroić, no. Mógłbym to zrobić pewnie. Ja sobie myślę o tym. Na razie tego nie robię, bo nie mam dobrego związania. Ale co by było, gdybym przeniósł grupę Facebooką gdzie indziej? Ile osób by odeszło? Na Discorda na przykład. N nie na Discorda. Myślałem o tym, myślałem o Discorsie i tak dalej. A Discord, Discord. Są case study, które mówią, że przechodzi około 20-25% osób. Mhm. No Są... Discord to taki nowy Irc, chyba nie? No. To mi się wydaje doskonale taki... Pewnie. Z Mirca miałem bo moją wersję, to był Mirc. Okay. Hm? Pewnie, że tak. Był Dobra. kanał Bluzgi, <gryw> taki się nazywał, Kojarzy. na no. jakimś serwerze uniwersyteckim jakimś, w Kaliszu chyba. Ja, ja mało korzystam, ale kojarzę. Kojarzysz ja kanał Bluzgi? Tak. No. E to teraz patrz, wracając z powrotem mojego pytania o to, jak się uczysz jakiejś rzeczy, nie? Patrz, mówiłeś o Attention Span, mówiłeś o, o, o tych rzeczach, które rozmawiałeście z Karolem o językach dalej. To są rzeczy, które w jakiś sposób do ciebie dotarły, nie? Uh -huh. W jaki sposób masz o nich wiedzę uh -huh. i możesz mi o niej powiedzieć? Jak to się stało, że to wiesz? Z czego to wynika, że to wiesz, te rzeczy? Ale które? O, o tym, że ten span się skraca, o tym, że w, o to? że Nie, wiem, rady. nie wiem. Ej, nie wiem. W sensie, skąd wiem różne rzeczy w życiu? Mm -hmm. A kto to wie? A ty wiesz, skąd wiesz takie rzeczy? Że coś przeczytałeś gdzieś albo coś takiego? Dam ci przykład z tym. Jak, jak się nazywa ta sztuka składania ze rzeczy? Kinsuki. nie. A ty też nie wiem, skąd wiem. I... Aha, wiem. No czy ja najczęściej jak na przykład nie wiem, jak ktoś nie wie, to wpisuję w Google szybko, żeby się nauczyć z Wikipedii, pewnie? Albo pierwszy lepszy artykuł. Ja jeszcze impuls wcześniej potrzebuję. No to ktoś mi powiedział, albo słyszałem w filmie, albo w rozmowie i tak, a co to jest? Albo w wywiadzie. Nie wiem, no słucham wywiadów, czytam czasem jakieś artykuły, oglądam filmy, gdzie jeszcze mogę się dowiedzieć. Książek nie czytam. <grym> książek nie czytam. No nie czytam książek, no sorry. Miałem jedną książkę polecić, pamiętam. To jeszcze na końcu. A to na końcu? Kurczę, nie wiem. Z rozmów chyba głównie, wydaje mi się, z ludźmi, coś hmm? się dowiaduje Trochę cię pomęczę. W rozmowach pada wiele słów, nie? Tu dzisiaj padło wiele słów, rozmawialiśmy. Co, 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 co sprawia, że jest ten... O, to jest ciekawe. To, 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 A, to... no to, y, to tak mam właśnie z tą książką, którą będę polecał, to też hmm. no Nie wiem, co sprawia, że to jest ciekawe, że mam jakiś... Y... No tak jak u każdego chyba, nie? Czy nie? Że masz taki impuls wewnętrzny, że o, to jest ciekawe. Zobacz. Pokazuję y, teraz, takie... bo potem no. wrzucę screen z tego do, do, y, 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 do notatek. Ja mam taki plik, który się nazywa Interest mocnie. Tak. To jest coś, to jest lista rzeczy, która mnie interesuje. Tak. I ja mam na to, na to filtr. W sensie jak słucham czegoś uh -huh. i słyszę, że coś pasuje do któregoś z tego obszarów, nie? Czy tam jest zarządzanie wiedzą, rozwój osobisty, duchowość i umysł, relacje, komunikacje, rozwój firmy, odpoczynek wersus relaks, i tam są jeszcze pod, pod, pod tematy. Uh -huh. To dla mnie są takie jakby, wiesz, jak w komputerze, masz zrobione... Katalogi masz do, dla plików, katalogi do plików. Nie, bardziej to, jest, to wpływa na to, co mam w głowie, jakie mam, co, co wyzwala mój proces myślowy, nie? Jeżeli ja często sobie to przeglądam, to częściej zauważam tematy, książki, myśli, które są z tym związane. Czyli dla mnie wychwytuje z rozmów coś... Co pasuje mi do tego, co często przeglądam. Ale co ci to daje, koniec końców? Takie kategoryzowanie tego? A, świadomość, mam świadomość tego, że nie jestem w stanie nauczyć się wszystkiego. No. Chcę pogłębiać niektóre tematy. To jest te kilkanaście tematów. I dzięki temu mogę sobie potem, na przykład mam o błędach poznawczych, nie? Trafiają się kolejne rzeczy i te rzeczy sobie pogłębiam, idąc krok dalej. To ja tak w ogóle, właśnie, ja, ja tak, jakby ja się pod. Chciałbym trochę mieć tak jak ty, nie? Ale wydaje mi się, że to. Się może nie stać, że on także ja się jakby poddaje czynnikom zewnętrznym w życiu, łapie wątki, które mnie interesują, gdzieś tam je może rozwijam i potem z tych, z tych nagromadzonych, z tej chmury poznanych rzeczy czasem szukam jakichś powiązań i może je jakoś zszywam razem, czyli łączę kropki, nie? Ale. Ryzyko tego jest takie, że się pewnie zapełniam badziewiem często, hmm, tak sobie myślę. Że często szukam albo, ga, albo interesuję się rzeczami, które mi tak naprawdę jakoś nie, nie ubogacają za hmm. bardzo. Powiedziałeś takie coś, że łapiesz wątki, które cię interesują. I to mnie, to mnie, to mnie intryguje, nie? Co, co decyduje, że... Tak. że to no, że, że, wręczny że... jakiś taki, wiesz, no po taki... No właśnie, no dobra, to możemy skoczyć już do tej książki, może to miało być na końcu? Jasne, oczywiście. No to tak, to było tak, że... Bo mam daily o 10.30, okay. że siedzę sobie tutaj w kuchni, w infakcie, i jest rozmowa, i ktoś rzuca: a w ogóle jest taka książka o męskości. I jeszcze nie, jeszcze nie zdążył ktoś powiedzieć, a już wiedziałem, że mam tą, muszę tą książkę przeczytać. I teraz zapytasz, skąd wiedziałem? Ja mówię, ja nie wiem, skąd ja wiedziałem. Po prostu miałem w sobie jakieś takie przekonanie, że w tym momencie, w jakim się znajduję. Życia i, i o tym czasie, w tym miejscu, to jest dla mnie po prostu. No i tam ktoś mówi, że to jest książka, ona się nazywa dzikie serce. Tęsknoty, coś tam, duszy męskiej, coś takiego. Znajdziemy się John się. John, spotka, John Ellridge, no. John Więc y, siadam sam tam na kompa, wpisuję to. John Elridge, dzikie serce, tęsknoty du męskie, mę duszy, coś tam. Patrzę, jest e-book Dobra, kupuję, wrzucam się na a Dobra, no i będę czy, czytał. I tak, ja taki zadowolony, że kurde, wiesz, bo ja, ja osobiście tam, wiesz, oczywiście nie, nie, nie wchodząc za bardzo na Mind and Spirituality, jak się nazywała twoja kategoria, mm. to jakby ja wie, ja jakby tak w swoim podręczniku sobie tak to, no to to, to jest dla mnie, nie, jakby to mm. zostało ci, masz to przeczytać. Jeszcze oczywiście nie przeczytałem, nie. <laughs> I, I tak siedzę, tego samego dnia przeglądam sobie, wchodzę na apkę YouTube Studios, czyli dla twórców tam, tych, którzy mają kanał na YouTubie. I coś mi się źle kliknęło, i zamiast wejść albo na kanał Infacto, albo na kanał Lekostronniczego, bo to są tylko te dwa kanały, które przełączam, wchodzę sobie na kanał mój, ten Włodek Markowicz. I tam na dole, jak się scrolluje, są e, ostatnie komentarze, w ogóle z wszystkich filmów, ostatnie komentarze. I trzecim od końca komentarzem sprzed pięciu dni jest Włodek: powinien przeczytać Dzikie Serce książkę. Mhm. I ja wiesz, ja tak, wow, ja wiem, że wiesz. I teraz wszyscy powiedzą, e, Włodek spokojnie. Są w życiu takie sytuacje jak przypadki, sploty wydarzeń. Ja powiem pewnie, że są sploty wydarzeń. Kwestia tylko interpretacji tych splotów wydarzeń i, i dalej. Tak, tak sobie powiedziałem. No kurde, no jak jest. Ja wiem, że już podświadomie szukam tych rzeczy w rzeczywistości. To jest tak, jak kupisz zaoplewektrę, mhm. to na ulicy widzisz same same oplewektrę. Ja mhm. Myślisz, jakby nie było tej rozmowy w kuchni, to by ten komentarz, olał, nawet by nie zwrócił na niego uwagi. Nie? Mhm. Ale jakieś takie ciekawe to dla mnie było, że tego samego dnia zwróciłem na to uwagę. Więc to jest ta książka, którą polecam. Sam jej jeszcze nie przeczytałem, ale może tak. będzie ciekawa. Ja z tego dokładnie powodu mam tę listę rzeczy, które mnie interesują, mhm. bo mi łatwiej A. zauważać rzeczy, które są uzupełniające tę okay. listę, nie? Ale no. szukasz takich w takim sensie jakby potwierdzeń tego, że jak się raz ci to gdzieś napatoczyło w życiu, to się napatoczy jeszcze raz i że jeśli będzie jakiś taki limit trzech razy, to znaczy, ok, już pora to przeczytać, czy coś takiego? Nie, nie w ten sposób. Bardziej pomaga mi to wyfiltrować z wszystkiego, co się dostrzega. Jeż jedziesz autobusem, widzisz jakieś reklamy, teksty i dalej. Nie przeglądasz stronę z newsami, widzisz coś, co, co, co pasuje. Jeżeli to czytałem kilka razy, to łatwiej mi dostrzec rzeczy, które to ro, ro, rozszerzają. Moja pomysł jest taki, że ja chcę to zgłębić bardziej. Nie? nie chcę iść bardziej szeroko, tylko głębiej. I to jest mój sposób na, na to. Nie? Okay. I ja nie mówię, że to jest lepsze albo gorsze. Ja tylko próbuję mhm. zrozumieć też drugi. I wiesz. To, co pokazujesz, to jest bardzo w kontekście talentu współzależność i to nie to determinuje, ale często osoby, które mają ten talent, słyszę, że mają podobnie, nie? że sz, okay. szukają tych połączeń. Swoją drogą, dla mnie też jest gdzieś w tym obszarach definicja szczęścia. Nie? Jeżeli masz uważność na coś, to łatwiej ci dostrzec przypadek, który pomaga ci coś wykorzystać. I dla mnie to jest szczęście. Odpowiednie nastawienie sprawia, że częściej niż rzadziej dostrzegasz te przypadki i je wykorzystujesz. Okej. Okay. To jest dla mnie Spoko. Dobra. E, to był ostatni temat, który chciałam z No proszę. Szanując to, że masz daily. No proszę, no bo ja jestem, wiesz, jak się spóźnię czasem minutę albo dwie, to się tym źle z tym czuję. Tak. Daily, czyli spotkanie całego zespołu, tak. w których mówicie, co dzisiaj się miesie działo, jakie macie blokery i tak dalej. Tak, a sam się źle z tym czuję, bo po prostu innych cisnę zawsze o to, żebyśmy byli tak. zdyscyplinowani i po prostu mam taką, myślę, reputację takiego gestapowca w zespole. <laughs> Trochę. Możemy zweryfikować innymi. Tak, ale trzeba ich popytać, tak. tak. Książkę już powiedziałeś, więc jeszcze ostatnie pytanie. Gdyby ktoś chciał cię e, znaleźć, to gdzie tak naprawdę powinieneś się szukać najbardziej? Znaczy mnie osobiście gdzieś nie da się. Znaczy, da się, ale bardziej chyba w Google jakieś stare rzeczy można znaleźć, ale no nie mam Instagrama, nie mam swojego Facebooka i można pewnie mnie poznać najwięcej po kanale lekkostroniczym, bo tam gadamy często o rzeczach prywatnych. Więc, hmm. więc tam pewnie lekko stronie, na YouTube to tam się to tam, można więcej. Tam przekierujemy. Powiedzieć. Tak, tak, tak. Tam się to w sumie tak splata milion różnych wątków w tym programie, więc tak. Mm -hmm. Dzięki Łodek. Dzięki Dominiku. Kiedy to kiedy będzie można posłać, kiedy mogę mamie wysłać? Y y jutro za dwa za dwa tygodnie w czwartek. Za dwa tygodnie dobrze, do podejdęłam mamie y i pozdrawiam od razu. serdecznie. – Pozdrawiamy mamy Łodka. Pozdrawiamy. Jak mam na imię, mama Łodka. Pani Natalia. Pani Natalia. Pani Natalia. Pozdrawiamy Panią Natalię. Dzięki. Dzięki. I już po rozmowie, tak jak mówiłem, wyszła nam bardzo fajna rozmowa. Dużo ciekawych wątków. Dziękuję bardzo Włodkowi, że zgodził się porozmawiać ze mną w podcaście. Oczywiście wszystkie linki, wszystkie rzeczy, o których Włodek mówił, znajdziecie w notatkach do odcinka pod adresem ukośnik 165 jak 165 odcinek podcastu. Zanim sobie pójdziemy, bardzo Was zapraszam na intencjonalnie.pl, Społeczność się rozrasta. Mamy już drugi mini kurs w społeczności. Tym razem robimy mini kurs o definiowaniu wizji życia. Można dołączyć w dowolnym momencie, robić razem z nami albo potem robić sobie samemu, samej. Więc bardzo serdecznie zapraszam intencjonalnie.pl. I na koniec, jak zwykle, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że wracacie, że słuchacie, komentujecie, pytacie. Ten podcast bez Was by nie powstał, nie powstawał, także dzięki, że jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!